Premiera płyty Drake'a. Polska wokalistka zatrzymana za jazdę po pijaku. Soulja Boy atakuje Kanye Westa. Lil Nas X odkrywa wszystkie karty. Nowe fakty w sprawie Nirwany. Siema. Jak wam mija dzień? Jak pierwsze dni szkoły? Daliście radę? Było ok? Mam nadzieję, że tak i że wasze nastroje są równie dobre jak mój. Ale zanim przejdziemy do głównych tematów tego odcinka, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę czy też w dół, komentarz, a także udostępnić film, by nasze community stale rosło. A skoro mamy to z głowy, przejdźmy do pierwszego tematu tego odcinka. Drake w końcu po 3 latach oczekiwań wydaje album. Po wypuszczaniu samych singli do sieci, Drizzy postanowił zrobić prezent swoim fanom, udostępniając swój najnowszy krążek zwany Certified Lover Boy, który pojawił się z rana 3 września 2020 pierwszego roku, ale jako, że sam album na moment pisania tego scenariusza jeszcze nie wyszedł, to też pozwolę sobie na krótkie omówienie, jakie mam oczekiwania co do tego albumu, plus jakieś fun fakty. Co wy na to? W sumie głupie pytanie, to ja decyduję, co się pojawi na odcinku. Zacznijmy od tego, że Drake, odpalając marketing płyty, 2 września odsłonił, kto pojawił się na najnowszej produkcji rapera z Kanady. Seria billboardów pojawiła się w kilku amerykańskich miastach, w których mieszkają artyści, których Champagne Papi zaprosił na krążek. I właśnie takim sposobem Young Fuck, Travis Scott, Future, 21 Savage czy Lil Baby pojawili się na CLB. Ale żeby nie było, po tym jak Kanye West zaprosił 24 różnych artystów na swój krążek Donda, to też Drake poszedł tą samą logiką i zaprosił jeszcze Lil Durka, najprawdopodobniej T Dolla Signa, a także mówi się o jednej z kłód z Nowego Jorku, fani przewidują, że będzie to Jay-Z. Tak, naprawdę okazało się, że to był Jay-Z. Ale jako, że jest to cholerny Drake, to też plan marketingowy Papiego nie kończy się tylko na potężnych fitach. Bo Drizzy przed premierą albumu w tym tygodniu udostępnił zdjęcia linii gadżetów Certified Lover Boy, stworzonej we współpracy z Nike. Linia składa się z 3 czarnych koszulek, których tył ozdobiony jest cytatem nawiązującym do tematów albumu, na tym etapie nie jest to potwierdzone, jeśli są to teksty zaczerpnięte z utworów na nim, oraz przód z różową różą nad klasycznym szumem Nike. Dodatkowo z całą kampanią marketingową wiąże się jedna rzecz, mianowicie to, że Nike w niektórych miastach, jak na przykład w Toronto, postanowiło wywiesić billboardy, promując właśnie najnowsze dzieło Drake'a. A co zabawne, jako że Kanye West dalej nie uspokoił się z promocją Dondy, to też gość postanowił, że właśnie w Toronto zaplanuje swoje billboardy, które odpowiednio mają promować samą Dondę. O, swoją drogą, sprawdźcie ten film, bo tutaj mówiłem szerzej o Dondzie. No, zajrzyjcie. A jak już to zrobiliście, to nie ma co przedłużać, także pogadajmy sobie o Beatce Kozidrak i jej ostatnim wyczynie. Jesteś zbyt! Gdy 61-latka prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, lokalni policjanci zatrzymali ją, gdy wokalistka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobieta usłyszała zarzuty i grożą jej 2 lata pozbawienia wolności. Po tej jakże głośnej wpadce wizerunkowej Beata tak odniosła się do wszystkiego na swoim Facebooku. Kochani, przepraszam wszystkich, wiem, że was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata. Według nieoficjalnych informacji wokalistka zespołu BAM miała jeździć od krawężnika do krawężnika zygzakiem. Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję. No i dobra, powiedzcie mi, co naprawdę sądzicie o zachowaniu matki Stiflera? Nie uważacie, że niektórym sławnym osobom od dużego napływu gotówki rocznie trochę odbija w głowie? Jazda po pijaku dla mnie powinna być za każdym razem tępiona, zwłaszcza przez osoby, które są rozpoznawalne. Wiecie, gorzej, że w całej tej sytuacji sama Beata pewnie raczej na dłuższą metę się tym nie przejmie, wynajmie pewnie jakiegoś prawnika, który załatwi jej co najwyżej jakąś karę grzywny i po problemie. To w sumie przykre, że niektórym największym gwiazdom takie zachowania uchodzą na sucho, bo to, co zrobiła Kozidrak środowej nocy, jest czymś, co woła wręcz o pomstę do nieba, a każdy normalny obywatel pewnie by miał o wiele bardziej przesrane. Wychodząc na chwilę od muzyki, ciekawym przykładem, wręcz godnym pochwały dla służb, jest to, że wyszły ostatnio całkiem mocne informacje na temat jednego z francuskich piłkarzy, Benjamina Mendiego, gracza Manchesteru City, który został oskarżony o dokonanie 4 aktów niekoniecznie zgodnych z prawem, które mogły być, wiecie, w kontakcie z inną osobą. Nawet nie wiecie, ile trzeba się wysilić i czasami, żeby wymyśleć jakieś zastępcze słowa. Wiecie czemu. Został on aresztowany. Wniosek o wyjście za kaucją nie został jednak rozpatrzony pozytywnie, a piłkarza przewieziono do więzienia w Liverpoolu. Jak widać, sława chyba nie każdemu sprzyja, ale przejdźmy do następnego tematu, ponieważ ten jest zbyt głęboki, żeby go teraz omawiać. Pora na następnego newsa. No tak, jako że premiera Dondy odbyła się w ostatnią niedzielę, to też nie obeszło się bez kontrowersji już po premierze. Pierwszą z nich na pewno było to, że na przykład utwór Jail 2 nie był dostępny dla większości użytkowników platform streamingowych. Później w niedzielę West twierdził, że również jego macierzysta wytwórnia Universal Music Group wydała jego album bez zgody i powiedziała, że jest odpowiedzialna za zablokowanie Jail Part 2. Wydanie Dondy zostało również skrytykowane w mediach społecznościowych przez współpracowników z zachodu, takich jak Soulja Boy i Chris Brown, którzy byli niezadowoleni z ostatecznego składu albumu, gdzie pierwszy z wyżej wymienionych panów, po tym jak West ostatecznie nie umieścił go na oficjalnym wydaniu płyty, ten postanowił upublicznić swoje wersy do sieci, zachowując się jak kolega Mati, z którym zerwała dziewczyna, który prosi teraz swojego zioma o zrobienie mu zdjęcia, żeby zobaczyła, co straciła.
Oliwy do ognia w całym tym wydarzeniu było także wystąpienie na ostatnim listening party samego DaBaby'ego i Marilyna Mansona, za którymi ciągnie się w ostatnim czasie pasła negatywnego PR-u. Jeden mówi, że ci geje to złotego świata, a drugi jest oskarżony o popełnienie 4 napaści na tle... sami wiecie jakim. Napaści na tle zbliżenie kobieta-mężczyzna. Ale żeby nie było, że z tą płytą są związane same kontrowersje, wiedzieliście może, że w produkcję tego krążka zaangażowany był producent jednego z polskich raperów? Gdy widzę Polskę, moje serce się raduje. Gościem, który wyprodukował Pure Souls, był niejaki pochodzący z Niemiec Szuko, który już nieraz produkował piosenki dla chociażby Wojtka Sokoła. Polski raper podzielił się tą informacją na swoim Facebooku. Mój wieloletni kumpel, producent wielu moich kawałków jak Kochać Życie, W dół brzuchem, Czarna biała magia, Reszta życia, czy Miód i cukier, pochodzący z Niemiec Szuko, współproducentem na płycie Kanye Westa, Donda, kawałka Pure Souls. Jaram się. Soku, nie tylko ty się jarasz. Polska jak zwykle okazała się górą. Polska góro! Ale jakoż, że goni nas już czas antenowy, przejdźmy do następnego newsa. Jest i on. Tańczący przed diabłem, jeżdżący na koniu raper Lil Nas X w końcu po wielu miesiącach oczekiwań zapowiedział swój nadchodzący album Montero. Lil Nas X ujawnił listę utworów do Montero i jego nadchodzącego debiutanckiego albumu, który ma ukazać się 17 września. Raper poinformował o utworach w krótkim klipie opublikowanym przedwczoraj, 1 września. W mediach społecznościowych. W nim naga modelka Lil Nas X spada z nieba i ląduje w pozycji widocznej na okładce albumu Montero. Wkrótce pojawia się montaż tytułów utworów ujawniających gości albumu, takich jak Elton John, Miley Cyrus, Doja Cat czy Jack Harlow. Po ujawnieniu tracklisty użytkownik Twittera zwrócił uwagę, że na liście funkcji nie ma czarnych artystów płci męskiej. Lil Nas X odpowiedział, może wielu z nich po prostu nie chce ze mną pracować. Kid Cudi następnie wskoczył, aby powiedzieć Lil Nas X-owi, że będzie z nim pracował i igrał w Ogrodach Różanych, śpiewając o moim bólu. Później Lil Nas pojawił się, aby zaakceptować ofertę, tweetując. Usłyszeliście to tutaj jako pierwsi wszyscy. Kid Cudi x Lil Nas na Montero Deluxe. We wtorek Lil Nas X ujawnił grafikę do Montero, która jak twierdzi została zainspirowana sztuką Genesis Johna Stevensa. Ale jako, że mówimy to o opublikowanej trackliście, to też nie obędzie się bez tego, żeby wam ją pokazać, a prezentuje się ona następująco. Co sądzicie o nowym projekcie tego młodego artysty? Ja osobiście przyznam wam po tym, jak Lil Nas X wydał swoją epkę, 7 EP, gdzie pojawiły się takie nuty jak Rodeo, Old Town Road czy Closure, od razu się nim mega zajarałem. Bo to, że gość dzięki tej epce wprowadził zupełnie nowy gatunek muzyczny, było czymś uważam przełomowym. A patrząc na ostatnie ruchy związane z płytą, uważam, że jest to dopiero początek jego wspaniałej kariery. Już to, ile jego teledyski przyciągają uwagi, jest imponujące. Osobiście nie mogę się doczekać. A gdy już ta premiera nadejdzie, to możecie się spodziewać jakiegoś materiału o niej. A teraz przejdźmy do ostatniego newsa tego odcinka. Pewnie o tym słyszeliście, ale wiedzieliście, że dziecko na okładce Nirwany w ostatnim czasie, po 30 latach od wykonania tej legendarnej fotografii, postanowił, że pozwie zespół za, no nie zgadniecie, za komercyjne wykorzystanie s***ne, a samo wrzucenie takiej fotografii na album stwierdził, że jest to dziecięca por***. Ech, ludzka głupota nie zna granic. Ale bez powodu nie wspominam o tym już tydzień po wyjściu tego newsa. Okazuje się, że całej sprawie przyjrzeli się jacyś wysoko podstawieni prawnicy. Twierdzą oni, tak jak zresztą większa część osób zaangażowanych w tę sprawę, że sam pozew jest strasznie z dupy i że raczej żaden sąd mu tego nie przyjmie. Z czym ciężko się naprawdę nie zgodzić. Sorry, gość przypomniał sobie o tym po 30 latach, gdzie na pewno jego rodzice dostali za to jakąś kaskę. Bo szczerze nawet wątpię, że Nirvana by sama do tego dopuściła, zwłaszcza, że mogli się spodziewać tego, że odniosą jakiś tam sukces. Bo jakoś po prostu powątpiewam, że zespół mógł dopuścić do tego, że rodzice dziecka mogli poczuć się jakkolwiek wyrolowani. Dla mnie cała ta akcja jest czystym skokiem na kasę ze strony Spencera. Co ciekawe, to nie jest pierwszy tego typu pozew, ponieważ kilkanaście lat temu sami Pink Floydzi zostali pozwani także przez dzieci, dzięki którym są dzisiaj tu, gdzie są. No dobra, nie tylko z tego powodu osiągnęli sukces, ale ten chórek w Another Brick in the Wall zna chyba każdy meloman. Byli członkowie szkolnego chóru, którzy zaśpiewali piosenkę Another Brick in the Wall na słynnym albumie Pink Floyd The Wall z 1979 roku, wnieśli pozew o wypłatę zaległych wynagrodzeń z tytułu praw autorskich. Na legendarnej płycie znalazły się głosy 23 uczniów z Islington Green School w Londynie, którzy śpiewali słynne słowa We don't need no education. W Wielkiej Brytanii każdy, kto wykonuje tego rodzaju nagrania, może domagać się wynagrodzenia z tytułu posiadanych praw autorskich. I z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, znalazłem, że najprawdopodobniej chórek dostał złotą czy tam platynową płytę i trochę grosza. Nie chcę mówić dokładnie ile, bo wiele źródeł podaje różne informacje. Ale jako, że w tej serii umawialiśmy się na inne rzeczy poza newsami, to też przejdźmy do tego segmentu. Pora na premiery ostatniego tygodnia. No tak, o Dondzie już wiecie. Gorillaz wydało nową epkę, na którym znalazły się tylko 3 kawałki, ale z tego co je sprawdzałem, zdecydowanie warto dać im szansę. No tak, Michał Matczak, zwany jako Mata, również wydał w tym tygodniu kolejny singiel promujący jego nadchodzący projekt Młody Matczak, gdzie gościnnie pojawili się Malik Montana i Quebo Nafide. Zapomniałbym, jeszcze chłopaki z wydali swój ostatni
ostatni promujący album OYO single, który nazywał się Oni nie zamkną mnie. Iron Maiden po ostatnim singlu postanowili opublikować cały album zwany Senjutsu i tak jak uwielbiam starych Ironów, to tyle co zdążyłem przesłuchać z tego albumu, wydaje mi się on zwyczajnie zły. Słuchając go, mam serio wrażenie, że został on zrobiony przez emerytów branży. Szkoda, bo miałem całkiem spore nadzieje po ostatnim słabym albumie Book of Souls, a ta jakże dziwna, przestarzała technika tworzenia muzy zwyczajnie po czasie już do mnie nie trafia. Wolę Fear of the Dark. Poza tym wyszedł nowy singiel aby po 14 tysiącach dniach, czyli po prawie 39 latach. Sam singiel zapowiada nowe wydawnictwo od zespołu z Szwecji. O, i jeszcze Chiefkeef wydał kolejny singiel, tym razem nazwany Harley Quinn. A skoro mowa o nim, nic nie sugeruje, ale jeden z najbliższych filmów myślę, że was naprawdę uszczęśliwi. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał i że widzimy się w następnych tego typu produkcjach. Rzucajcie pytania do Q&A, bo takie planuję zrobić w przyszłości. Pamiętajcie także, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę czy też w dół, a także jakiś komentarz czy udostępnienie, jeżeli podobał ci się ten materiał. Widzimy się w następnym tygodniu w, oj, naprawdę mocnym filmie. Cześć!